Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego maratonu. No i dobra, jak widzicie, jesteśmy już na karuzeli. No i co, moi drodzy, jeżeli widzicie ten film, no to najprawdopodobniej pod poprzednim odcinkiem z naszego maratonu pojawiło się już 300 lajków, także wlatujemy z kolejnym odcinkiem od razu. No i co, może na wstępie powiemy o jakimś progu lajków do kolejnego filmu, no nie chcę tutaj jakoś bardzo przesadzać, także może niech będzie 350 łapek w górę, od razu wlatuje kolejny film z TFT oczywiście. Myślę, że tak możemy się dogadać, także zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale, no to możecie zostawić również subskrypcję, jeżeli interesuje was content TFT. Dodatkowo, jeżeli chcecie mnie wesprzeć, tutaj troszeczkę polepszyć pozycjonowanie filmu, to możecie zostawić jakiś komentarz dla statystyk. No i tyle, moi drodzy. Lecimy z odcinkiem, słuchajcie. Mamy tutaj wstępniak w Adeptów Arkanów, mamy tutaj jeszcze jakiś Yordle. No, dropnął nam tutaj ten Swainik, także ja go sobie chętnie wykorzystam. Nie mówię, że w tym zostaniemy, ale jeszcze jak tutaj mamy Ziggsa, no to kto wie, może jakieś czterech by się tutaj trafiło i rzeczywiście coś fajnego można by było z tego zrobić. Itemy no tutaj nie za bardzo akurat pod adeptów, chociaż no możemy zrobić Titan Resolve przynajmniej, co nie? No ale zobaczmy, jakie wzmocnienie nam tutaj wypadnie i co będziemy mogli sobie z tego zrobić. Dodatkowy goldzik, no tak średnio, tutaj byśmy musieli naprawdę winstreakować. Echo Luden 1 lub niebieska bateria. Niebieska bateria zawsze jest w porządku, przy okazji właśnie jak gramy aktualnie tych adeptów, no to kurczę, fajnie by było sobie taką bateryjkę posiadać z racji tego, że to jest naprawdę troszeczkę many mniej, a będziemy tych obrażeń robić no sporo dzięki tym właśnie naszym spellom, co nie? No ale mówię, co do itemów, no to kurczę, średnio to wygląda. Trzech adeptów jak na razie, no może się by udało tych czterech zrobić, ale no nie będzie to łatwe, nie będzie to łatwe na pewno. Chociaż mamy też, o proszę bardzo, mamy Magnetic Remover, weźmy sobie wszystkie postacie. Też wiecie co, zróbmy sobie prelevel lepiej, żeby mieć większą szansę na, nie wiem, jakiegoś Malzahara czy coś w tym stylu. Jest Jarvan na dwójkę, jest Gnar. Dobra, weźmy sobie coś takiego, bo to jest Hexpert. Możemy zrobić też coś w tym stylu. No i to jest całkiem niezły team na early game, z racji tego, że mamy dwóch ekspertów, dwóch napastników, dwóch adeptów arkanów i duszę towarzystwa dodatkowo. Myślę, że ten Gnar powinien tutaj nieco damage'a włożyć właśnie dzięki temu aktywnemu napastnikowi oraz jeszcze stoi w tej duszy towarzystwa, także naprawdę powinno być tutaj nieźle. No zobaczmy. Frontlane też nie jest najgorszy, troszeczkę on przeżyje, wiadomo, mógłby być lepszy, jacyś ochroniarze tutaj o wiele lepiej by działali, no ale z racji tego, że tutaj wszystko nam się ładnie spina, że tak powiem, no to spoko, co nie? Może tak być. I co my tutaj mamy? Mamy osiłków, mamy jakiegoś Warwicka już po raz kolejny w ogóle. Co daje mutant? Wszechwampiryzm. Co tutaj w ogóle ludzie grają? Czterech pretendentów. Tu gościu nie ma nic? No proszę bardzo, ciekawa taktyka. Mafiozo, ochroniarz, ojojoj. Yordle, zabójcy. Oj, jest jakiś adepciarz cholerny. Ty, no patrzcie. Gościu tutaj nie mam pojęcia co robi. Jakąś chyba taktykę pod ultra ekonomię, ale raczej jak dla mnie to jest taktyka pod inta. No ale kto wie, może to jest, wiecie. Może w masterze, kurczę, grane są jakieś taktyki jeszcze mi nieznane. Także jak je poznam, zobaczymy, że działają, to na pewno wam je pokażę. Ale nie no, już tak bez żartów, no to myślę, że kurczę słabo. Za dużo gościu HP straci. Mimo tego, że tutaj jeszcze na tym początkowym etapie nie traci się tego HP aż tak dużo. No ale mimo wszystko.
Tutaj jest ten adept. No kurczę, słabo, że ktoś w to gra. Są dwie Rexa, okej. Także... możemy wbić też level. I dostawić sobie ją. Ona będzie miała aktywnego napastnika. Przy okazji będzie wspierać troszeczkę nasz frontlane. No mamy dwa winstreaka, także ja bardzo chciałbym to utrzymać. Myślę, że warto. Ten gościu pod adepta... on ma wszystkie postaci na jedynkach, także... także mamy szansę. Ojejku, ale tutaj gościu jest mocny. Gościu jest mocny, bo ma jakieś dwójeczki. Ma ochroniarzy. Ma eksperta aktywowanego. Oj, no... powiem szczerze, że możemy to przegrać. Możemy to przegrać. Tego Nocturna ktoś by musiał tutaj wyeliminować. Dobra, dobrze, że przynajmniej Twitch... zabity. No i kurczę. Ojej, musimy się leczyć, musimy się leczyć. Swain umiejętność, dobrze. Nie, no to się nie uda, ja pierdzielę, ale tak blisko było. Tak było blisko. Kurde, no i wchodzę w piąty level, żeby utrzymać streak i co? I co z tego? Ale ten gościu w sumie też miał piąty, no to dobra, okej. Gdyby miał czwarty, no to byśmy z nim wygrali. Co byśmy stąd chcieli w ogóle? Może jakąś łezkę? Łezkę albo coś pod tanka, ale widzę, że tutaj Gnara nikt nie bierze, także możemy sobie go wziąć jak najbardziej. No i z tego będziemy już mogli zrobić cokolwiek pod adeptów. Na przykład Shojin. O, proszę bardzo, tutaj powinien być całkiem niezły. No i co? Mamy Syndrę. Czy chcemy wziąć Syndrę? No, ewentualnie gdybyśmy grali pod... pod właśnie tego Branda, no to ona na pewno by się tutaj przydała, z racji tego, że ona jest wytworna, wytworną. Tak, żebyśmy sobie aktywowali tego boosta, ale jak na razie ci adepci, no fajnie na początku tutaj coś się pojawiło, no ale później to już średnio, bardzo, bardzo średnio, nic tutaj za bardzo się nie pojawia, no ale zobaczymy, dajmy czas, dajmy jeszcze chwilę, ogólnie teamek mamy całkiem w porządku. No szkoda, że tego streaka nie udało nam się utrzymać. Naprawdę mega szkoda, że trafiliśmy na tego gościa z pierwszego miejsca. No ale mówi się trudno, nie? Okej, no i mamy kolejną walkę. W sklepie, jak widzicie, nic się nie trafiło. O, proszę bardzo. I to jest ten nasz Nemesis. To jest ten gościu arkanowy, że tak powiem. Adepcik. No i czy nam się uda? Gnar tutaj fajnie, że się zamienił. Na pewno damage'a dołoży. No i ja cię nie mogę. Nawet z nim przegrywamy. Nie no, tragedia jest, moi drodzy. Jest tragedia w tej grze. Kurczę, no niby druga pozycja. No ale średnio to wygląda. O, proszę bardzo, jest Malzahar, słuchajcie, jest Malzahar. Także tutaj możemy już zrobić sobie czterech adeptów. Tylko tego Gnara raczej chcemy go zostawić na szóstym levelu, ewentualnie sobie byśmy zrobili czterech adeptów, no bo tutaj ładnie nam się wszystko klei, co nie? Jest adept, jest napastnik, jest hexpert, dusza towarzystwa dodatkowo, także myślę, że nie ma co świrować i tutaj zmieniać tej kompozycji. Kurde, kolejny miecz, serio? Czy ewentualnie Gunblade by to mógł być? O, czwórki. Tylko szkoda, że to takie czwórki, które za bardzo nam się nie przydadzą. Kurczę, no gdybyśmy tutaj grali, nie wiem, na przykład Gina, no to słuchajcie, dużo mieczy, fajnie to się wszystko układa, no ale już zdecydowaliśmy co innego, nie? Także ja sobie te czwórki wykorzystam po prostu do tego, żeby zrobić ekonomię. Na pewno ona się przyda. Dobra, tutaj spore zakupy. No i myślę, że tą rundkę jedną jeszcze sobie poczekamy, w następnej sobie wejdziemy w level, no i dorzucimy sobie czwartego adepta. Dobra, także lecimy, koło my tutaj mamy? Jest tu jakiś Yordle ochroniarz, Yordle ochroniarz, o po prostu, tyle tutaj możemy zauważyć w tej kompozycji.
O nie, ależ Caitlyn. No po prostu znienawidzony champion, jeżeli jest grany w NMI. Ale dobra, to jest wygrana. Mimo tego, że nasz Brandzik za dużo tutaj nie miał okazji zrobić, no to mimo wszystko i tak się udało. Proszę bardzo. No i są upgrade'y. Wreszcie. Wreszcie są upgrade'y, o to chodzi. Dobra, wbijamy level. Mieliśmy fajną ekonomię, no ale już trudno, trzeba ją troszkę zmarnować, żeby może tutaj coś lepiej nam się grało po prostu, żeby więcej wygrywać, co nie? W tym momencie mamy dodatkowe AP, 4 adeptów, 2 napastników, 2 ekspertów, dusze towarzystwa. No fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. Oby tutaj jeszcze coś się nam trafiło z tych adeptów. Przede wszystkim fajnie by było, gdyby ten Brand się tutaj upgrade'ował, no bo są dwie opcje. Albo gramy tego Branda pod carry i high-rollujemy go po prostu, chociaż mamy teraz 6 level, także to jest raczej słaba opcja na high-rollowanie Branda. No albo po prostu wymieniamy go w przyszłości na Wiktora, no i Wiktor wtedy robi damage, co nie? Tylko wiadomo, ciężko w ogóle byłoby tego Wiktora zdobyć, z racji tego, że on jest legendą. Dobra, mamy ulepszenia. Co byśmy stąd chcieli? Kurczę, ciężki wybór, bo mega słabe są te wzmocnienia do naszej kompozycji. Jedynie to można jakkolwiek tutaj zagrać, aczkolwiek też jest to słabe. No bo nasza kompozycja raczej polega na umiejętnościach niż autoatakach. No ale z racji tego, że nic innego nie było do wyboru, no to trudno, trzeba to wziąć, a my lecimy dalej. Dobra, no i jesteśmy znowu na gościa z pierwszego miejsca, który nam niestety ten win streak, kurczę, popsuł. Może tym razem się uda, aczkolwiek, kurczę, średnio to widzę. I gościu gra tutaj, znaczy będzie grał, z tego co widzę, carry Twitcha. Tak to przynajmniej wygląda, no bo ma już ich 7, także 2 mu zostało do zdobycia i będzie miał go na trójce. Ale proszę bardzo, tym razem wygrana. Tym razem to my zabieramy mu win streak, także super. No i co byśmy chcieli? Chcielibyśmy jakiś needless, rękawiczka. Coś w tym stylu byłoby fajne. Dużo łezek, co ciekawe też. Ha. To co, może kolejna łezka? No przynajmniej sobie wbijemy Gnara na 2. Także to jest plus. Na pewno to troszeczkę nas wzmocni. Ale co zrobimy z tej łezki? No to szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mam za bardzo pojęcia, co możemy z tej łezki zrobić. Bo mamy Shojina. O, ewentualnie mamy Negatron, także moglibyśmy zrobić jakiś kielich. No nie byłoby to najgorsze chyba. Chyba nie. Chyba że drugi Shojin. Ale nie wiem, czy chcemy marnować aż tyle itemów po prostu na samo ładowanie many. Nie wiem, czy tutaj lepiej jest... nie jest zagrać jakiegoś... no nie wiem... Gunblade właśnie. Albo po prostu coś innego, już nawet nie związanego z tym mieczem. Tylko jakąś rękawiczkę, nie wiem, Morello, coś w tym stylu. Ty! Widzieliście tego Gnara, co zrobił? Ja pierdziula, jaką bombę z tej skały tam walnął, to szok. Dobra, i co my mamy tutaj w sklepie? Raczej nic ciekawego. Także co, wchodzimy sobie w level, no ewentualnie ta Syndra, ale mówię. No, kurczę, czas na rolowanie Branda chyba już minął, chyba już minął. To będzie po prostu swap w jakiegoś innego carry. Kogo my tutaj mamy? Gościu gra zaklinaczy, tutaj mafiozo, złomiarz, co ciekawe. Chemtechowiec pretendent, tutaj znowu chemtechowiec pretendent. No i tutaj gierka pod Renatkę. Ten gościu z zaklinaczami, no dla nas jest troszeczkę problematyczny, ponieważ on na nasze obrażenia jest nieco odporny. Troszeczkę tej odporności ma, zmniejszone obrażenia. Ale chyba powinno się udać. Jeszcze ten Gnar żyje, jak on by tutaj jeszcze jedną skałkę walnął, dobra. Oni też się fajnie leczą.
Dobra, fajnie mu podrobili ci zaklinacze. Uj, ale było blisko jednak. Kurde, było jednak blisko. Prawie przegraliśmy. Ale mimo wszystko dobrze nam poszło. No i to jest super sytuacja, bo mamy 5 win streaka i ponad 50 ekonomii. Także tutaj pod względem hajsiku jesteśmy naprawdę ustawieni. Jest elegancko. No oby jeszcze tutaj jakieś itemki fajne dropnęły. No bo kurczę, jak widać, itemy w tej grze nas kurczę tutaj nie rozpieszczają. Oj, nie rozpieszczają nas. Jest troszeczkę lipa, ale spokojnie wyjdziemy z tej opresji. No mamy win streak, także przynajmniej sytuacja jest w miarę komfortowa. Co jest grane? Ile tych łez? Ja się zaraz popłaczę, no tyle tutaj tych łez jest. Dobra, przynajmniej sklepik fajny. Dobra, co byśmy chcieli zrobić? Możemy zrobić Gunblade'a w sumie, możemy go zrobić. Kurczę, może by zmienić... zmienić... A, kurczę, nie wiem. Tak sobie myślę, że może by tutaj zagrać pod Ari. Żeby te itemy przerzucić z Branda na Ari. Ale jej możemy dać blue buffa, ona na pewno sobie fajnie z tego skorzysta. Będziemy mogli zrobić na nią Gunblade'a, ona Gunblade'a też lubi. Kurczę, przegramy tutaj chyba. Chyba, że Malzahar jeszcze tutaj popodpala. Szkoda, że Ziggs nie trafił bombą, ale jeszcze jedna tutaj będzie. I uwaga, czy nam starczy obrażeń? Dobrze, ledwo co, ale się udało. Proszę bardzo, i nawet Ari największy damage, mimo tego, że niedługo powstała, że dość szybko zginęła, no to jednak jej się tutaj udało cokolwiek wskórać. Także fajnie, fajnie. Tylko no przydałoby się jej więcej itemów. Dobra, możemy zrobić coś takiego. Tracimy teraz Hexperta oraz Napastnika, ale jednak mamy to, tych sześciu adeptów. Także myślę, że to jest całkiem w porządku. Zróbmy sobie jeszcze jonową iskrę. Lekki slamix tutaj z naszej strony poszedł, bo moglibyśmy zrobić z tego coś innego. No ale zauważcie to, że jednak gramy kompozycję AP, a ta jonowa iskra odporność na magię naszych przeciwników zmniejsza. Także to powinno się fajnie tutaj fajnie kombić, że tak powiem, z naszą całą kompozycją. No i proszę bardzo, kolejny win, 7 win streaka w ogóle mamy. Ja pierdzielę, nawet bym się nie spodziewał, że adepci arkanów na poziomie master tieru mogą być tacy mocni. Naprawdę bym się nie spodziewał. Kurczę, no bo adepci, no nie są tutaj, wiecie, taką kompozycją, kurczę, jakąś z mety. A tutaj proszę bardzo, naprawdę fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to działa. Szukamy jakichś upgrade'ów. Jest Vex, okej. Myślę, że możemy zrobić coś takiego. No i jesteśmy cały czas na ekonomii. O, jednak nie. Ale Vex na drugi level wjeżdża, także mi się wydaje, to jest opłacalne. No i dobra. I co my byśmy... O nie, Blitzcrank, akurat teraz jak się przestawiłem. Ja pierdziula. Słabo, no ale dobra. Miejmy nadzieję, że reszta adeptów zrobi tutaj troszeczkę damage'a. Jeszcze Gnar dokłada tutaj obrażenia fizyczne, jeżeli takowych by nam brakowało. Proszę bardzo, ty. Ja nie wiem, jakim cudem to działa. Kurczę, powiem wam, że jak macie wejście w adeptów arkanów, to śmiało to grajcie, bo jak widać, naprawdę, naprawdę jest to dobre. Ale oczywiście, jeżeli macie wejście jakieś. No bo forsować raczej bym nie polecał tego. Czekajcie, jest Needless. Jest niby, kurczę, Kaisa jakaś też tutaj, ale dobra, mamy Needlessik, także to nam odpowiada, bo będziemy mogli zrobić chociażby Gunblade w tym momencie.
A to będzie na pewno fajny item. Dobra, jordle nam tutaj wskakują, także troszeczkę ekonomii też nam się z tego zbiera. No i dobra. Dobra, co my możemy tutaj zrobić? No wydaje mi się, że poupgrade'owani w miarę jesteśmy. Ja bym tutaj szedł właśnie w ten 8 level. No i dzięki temu zwiększył sobie szansę na naszego... na naszego Wiktora. No i co? I tyle. Jeszcze tą Ari bym tutaj wyrolował na drugi level. I miejmy nadzieję, że to utrzyma nas w miarę tutaj na streaku. Kurczę, jaki to jest damage. No naprawdę, masakra. Ej, jaram się w opór, bo takie spontaniczne wejście w adeptów, naprawdę, kurczę, nawet bym powiedział z niczego specjalnego, a tutaj takie rzeczy się wyprawiają, no kurczę, mamy 9 win streaka, także to jest naprawdę pogrom. I co my tutaj mamy? 23 punkty początkowej many i 23 punkty początkowej prędkości ataku, właśnie 23 punkty po prostu prędkości ataku. Ja nie lubię tych wzmocnień pod trójki, bo rzadko kiedy gra się takie kompozycje, gdzie tych trójek jest dużo. Tutaj mamy ile? Raz, dwa. No i dwie chyba będą finalnie w tej kompozycji, także nie warto w to inwestować. W ogóle wzmocnienia w tej grze poza tą baterią mam wrażenie strasznie słabe. W ogóle mi nie siedzą te wzmocnienia, serio. No jestem taki troszeczkę, wiecie, oburzony wręcz bym powiedział tymi wzmocnieniami. No ale to leczenie do 75% HP wydaje mi się całkiem niezłym rozwiązaniem. Wiadomo, jeżeli gierka nie daje, no to trzeba robić tak, żeby jak najmniej po prostu na tym stracić, co nie? Także mi się wydaje, że to będzie najlepsze wzmocnienie, najlepsze rozwiązanie, no i najmniej właśnie na tym stracimy. Dobra, lecimy tutaj z kolejną walką. Oj, Vex, szkoda, że tutaj jeszcze raz nie dała sobie tej tarczy. Ale ten Gnar w ogóle też mega damage dokłada. Nie, no naprawdę Gnar tutaj nawet bez napastnika daje radę. 10 winstreaka na naszym koncie, wow! Kurde, no masakra po prostu. Masakra. Także co, ekonomię cały czas mamy naprawdę fenomenalną. Możemy sobie już tutaj wejść w level, tylko że nie mamy czego dorzucić za bardzo. Możemy dorzucić w sumie tą Rek'Sai, dzięki temu nasz Gnar będzie robił jeszcze więcej damage'a. Ale wiadomo, raczej będzie to szybka wymianka na coś innego. Dobra, już się podjarałem, że mutanta możemy do jakiegoś dołożyć, ale to tylko dzięki Rek'Sai mamy ich dwóch, tak żebyśmy musieli mieć wtedy 9 level. I mamy Nikos Helpa, damn, proszę bardzo. Dobra, to robimy Gunblade, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. No i co, kolejny chyba Titan. Dobra. Jest Ari. Jest Ari na dwójeczkę. Naprawdę fajnie. No dobra, myślę, że no innej opcji tutaj nie ma. I po prostu to jest... To są dwa Titany. Mamy jeszcze tego Magnetic Removera. Ojejku, ale tutaj gościu mocny, wzmocnił się bardzo. Dzięki temu Warwickowi na trzecim poziomie. Aj, naprawdę to mnie zabolało. No i tracimy ten nasz przepotężny winstreak. Kurczę, tyle winstreaka mieliśmy i koniec. Ale dobra, zobaczmy co w sklepie może nam się tutaj trafi. No i jest fajnie, bo jest i Vex, i Malzahar. Także co, rolujemy sobie dalej z nadzieją. Dobra, wiecie co? Użyjmy sobie tego Magnetic Removera, zróbmy sobie coś takiego. To na razie może na nim zostać, no bo ona ma blue buffa, także ona i tak się często będzie odpalać. A Wiktor
o wiele bardziej będzie potrzebował tego Shojina, co nie? Dlatego taka właśnie decyzja z mojej strony. Ale tutaj gościu nieźle porolował Eko na trójce. Proszę bardzo. No i zobaczmy, jak ta Ari będzie działała. Oj, ale coś... O, dobra, już się odpala częściej. Nie, Blitzcrank. Najgorzej. Nie no, raczej tutaj nic nie zrobimy. Na tego Twitcha będzie ciężko. Jeszcze nas tutaj tak wyrzuciła chamsko. Ta Syndra. Ty! Co jest? Wow! Ale kurde, Vex tutaj porobiła. Ja pierdziele, no się nie spodziewałem, ale szapoba po prostu, no po prostu coś niesamowitego. Jest Jinx, proszę bardzo. Możemy ją tu w sumie zagrać, czemu nie? Ona ma złomiarza, także niech tutaj sobie tą łezkę trzyma. Może jakimś cudem kielich akurat jej się trafi i nam tutaj wzmocni jeszcze tą Ari naszą piękną, wspaniałą. Jest Silco, nice. Co jeszcze może? Jest drugi Silco. Tylko kurde, dawać mi Wiktora. Gdzie Wiktor? Się pytam. Napastnicy, dobra, zobaczmy, jak na nich sobie poradzimy. Ojejku, ależ kurczę. Nasza Vex zniknęła. No było blisko. Raczej nie ma na co narzekać, bo byliśmy blisko tutaj. No trzeba tutaj kurczę pozmieniać niektóre postacie, to na pewno. Trzeba je pozmieniać. Mamy jeszcze Nikos Helpa, dobra, także warto o tym pamiętać. No i Karuzela. Co stąd byśmy mogli wziąć? Kurczę, jest Rabadon, jest Morello. To są bardzo, bardzo fajne dwie opcje. Dla naszej Ari. Morello tutaj by super działało. Kurczę, Rabadon. Ach, zabrany. Dobra, no to Morello też to jest super opcja, naprawdę. Ari już, jeżeli daje któryś raz z rzędu swoją umiejętność, no to naprawdę jest przepotężny zasięg właśnie tego skilla. Także ona powinna tutaj naprawdę bardzo fajnie podpalać całe towarzystwo przeciwnika, że tak powiem. No i dobra, tutaj zmiana oczywiście Silco. Co jeszcze tutaj mamy? Jest Ari. Ty, jakbyśmy Ari zrobili na trójkę, ale by było. Na takich itemach pod adeptów. Wow, no naprawdę, mogłoby być grubo. Nie, no na pewno ten... Kurczę, te obrażenia byłyby niesamowite. Jak one już teraz są mega dobre, to co dopiero później. Oj, widzicie? Oj, niestety zginęliśmy. Kurde, szkoda. Ale może ta... O, nieważne. Dobra, co? Rolujemy dalej. Co jeszcze uda nam się tutaj? Jest Malzahar na trójeczkę, super. No i teraz jest Vex. Także dobra. Ja bym chyba z niej zrezygnował. O, i proszę bardzo. Coś takiego dokładnie zrobił. I mamy Jinx kolejną. Dobra, wiecie co? Super upgrade'y wleciały, no bo Malzahar tutaj powinien zrobić naprawdę fajną robotę na trójce, nawet bez itemów, ale jednak trójeczka. Jest też Jinx, mamy Nikos Helpa, także no w razie czego moglibyśmy z tego skorzystać i wbić ją na dwójkę. No ale Wiktora potrzebujemy, bardzo potrzebujemy Wiktora tutaj do wymiany. Ale teraz z tą Vex na frontlane powinniśmy naprawdę bardzo fajnie wygrywać. No, bo ona tutaj naprawdę teraz na trójce powinna super tankować. Oj, Warwick cały czas na win streaku. Warwick w gazie, że tak powiem. Dobra, mamy Jinx. I mamy... O kurczę, emblemacik mamy. Oj. Oj, czyżby to było 8 adeptów? Tylko wtedy byśmy musieli zrezygnować albo z Jinx, albo z Silco. Byśmy musieli zrezygnować. No i oczywiście dostać tego pieprzonego
Wiktora. Co jak na razie nie jest prostą sprawą, z tego co widzę. Nigdzie go tutaj nie ma. Ale w sumie Jinx Arkanistka, o, tutaj by mogło być spoko. Dobra, szukamy go. Uuuu, jest Jinx na dwójkę. No dobra, to na pewno z tego nie rezygnujemy. Jinx 2, jeszcze na adepcie. To ona tutaj ze swojej umiejętności pewnie ma zwiększony damage. Dobra, tutaj gościu ostro zhajrolowany, ale myślę, że nasza Vex troszeczkę wystoi. No, zobaczmy zresztą. Akurat na niego gramy przecież. Także zobaczmy. No i oby ona, na nasza Vex tutaj troszeczkę postała. Dobra, o kurde, widzieliście tą umiejętność? Posprzątane elegancko, dobra. Fajnie. Także co, no mamy tutaj bardzo dużą przewagę nad całym lobby. Naprawdę arkaniści siedzą totalnie. Normalnie kreska fresh, wszystko fresh. No po prostu wszystko siedzi. Dobra, gramy tutaj na gościa pod zabójców. Zobaczmy, jak sobie z nim poradzimy. O nie. Niestety nasza Ahri szybko wyeliminowana. No ale dobra. Tym razem się nie udało. O proszę bardzo, ale jest Wiktor. Jest Wiktor. Także chyba tutaj będziemy rezygnować z Silco. Coś takiego i proszę bardzo. Teraz 8 adeptów Arkanów w naszym teamie. Ustawiamy się pod tego gościa. Jejku, on ma tam kęcza. Nie chcemy, żeby nas zjadał. Dobra, zobaczmy jak tych 8 adeptów zadziała. To jest 135 AD z tego wzmocnienia. Także on tutaj jest całkiem mocny. No ale ten damage naprawdę powinien być no niewiarygodny, niewiarygodnie duży. No i dobra, tutaj win, proszę bardzo. Także fajnie. I tylko zobaczymy, jak to będzie działało na resztę. Czy reszta też będzie dostawała takie obrażenia? Czy może nie do końca? Dobra, co my mamy na karuzeli? Co byśmy chcieli? Tego Warwicka może... Chyba tak, chyba najbardziej to będzie pasowało. No i dobra, niech ma to Jinx. Jest Silco, wrócił do nas tutaj znowu Silco. No ja bym bardzo chciał tutaj trafić kolejnego Wiktora, co nie? Wtedy po prostu byśmy użyli Nikos Helpa i mamy również go na drugim poziomie. I to by było naprawdę ekstra, to by było naprawdę niesamowite wręcz, można by rzec. No bo nasza kompozycja wtedy już by miała wszystkie możliwe upgrade'y. Oczywiście wszystkie możliwe na ten moment, tak? Z naszą ekonomią i tak dalej. Ojejku, tutaj Queen bardzo dobrze na nas działa, bo jesteśmy ustawieni w takiej jednej kupie. Ale proszę bardzo, jednak. Jest to eliminacja i zobaczmy, jak sobie tutaj chłopaczki radzą, kto wygra. Wygrał gościu z mutantami, dobra. Także co? Zostaliśmy tutaj sami z tym gościem. Nie ma nigdzie Wiktora. I musimy się na niego ustawić. O, tutaj na pewno ta Kai'Sa jest przepotężna u niego. Kurczę, no na drugim levelu naprawdę. O nie! No i proszę bardzo, jakie upgrade'y zrobił. Ja pierdziula. To może być ciężkie. Aczkolwiek on ma 3 HP, no dobre ustawienie, powinno tutaj załatwić sprawę. Dobrze jesteśmy ustawieni na pewno pod Tamkencha. On nie zjada nam naszej Vex. Także troszeczkę frontlane żyje. Jinx na pewno fajny tutaj damage dokłada ze swojej umiejętności.
I udało się, proszę bardzo, arkaniści top 1 w Masterze, także kurczę, moi drodzy, polecam, jeżeli macie dobre wejście, no to grajcie to, przypominam, 350 łapek w górę, lecimy od razu z kolejnym odcinkiem maratonu, żegnam się z wami.